UFC i kryptowaluty, halving, halving i po halvingu. Wiza wprowadza cyfrowego dolara oraz libra coraz bliżej. To i inne wiadomości zobaczcie w tym odcinku. Zapraszam. Masters przedstawiają. Cześć ponownie, Karol z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem na temat najciekawszych newsów ze świata kryptowalut. Zanim zacznę, oczywiście pamiętajcie, że wszystko co tu mówię to nie jest porada inwestycyjna, a jest to tylko i wyłącznie moje własne zdanie. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut. Oraz przypominam, jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, to zapraszam Cię do pobrania mojego całkowicie darmowego poradnika kryptowaluty dla początkujących, który znacznie ułatwi Ci poruszanie się po tym rynku na początku swojej edukacji. Przejdźmy zatem do tematu filmu. Jak możemy zobaczyć, dzisiaj bitcoin kosztuje 9530 dolarów i jest na niecałym jednoprocentowym minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Zresztą, tak jak wszystkie inne altcoiny, poza małymi wyjątkami, EOS 4% na plusie i kilka innych altcoinów również na lekkim plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Dzisiejszy odcinek zacznę od dobrej wiadomości dla inwestorów w altcoiny, między innymi dla mnie. Według raportu Coinbase większość użytkowników, którzy kupują bitcoiny na ich giełdzie, ostatecznie zamieniają je na altcoiny. Tak jak możemy zobaczyć na tym wykresie, 40% pierwszych transakcji nowych użytkowników wcale nie są transakcje związane z bitcoinem. 60% pierwszych transakcji nowych użytkowników kupuje bitcoina, ale z tego aż 36% kupuje za tego bitcoina inne kryptowaluty. A tylko 24% zostaje przy bitcoinie. Dla mnie jest to bardzo dobra wiadomość, bo ja inwestuję głównie w altcoiny i wierzę, że przyjdzie czas na duże wzrosty właśnie na altach. Szkoda, że na razie nie przekłada się to na dominację bitcoina względem altcoinów. Jak możemy zobaczyć na coin market cap, dominacja bitcoina cały czas waha się między 60 a 70%, a ostatnio nawet rośnie. Ale może być to spowodowane oczywiście halvingiem, który był kilka dni temu. Na dzień dzisiejszy dominacja Bitcoina to 67,64%. Jest to dosyć spora dominacja i tutaj nie ma co za bardzo liczyć na to, że altcoiny wyszczelą. Biorąc pod uwagę rok 2017, gdy mieliśmy hossę na altcoinach, to Bitcoin miał dominację ponad 80% nawet. I zobaczcie w jak szybkim tempie bo w niecałe pół roku ta dominacja spadła aż o 45%. Także tutaj też możemy się spodziewać takich spadków, ale czy tak będzie? No oczywiście zobaczymy. Jak na razie jesteśmy w trendzie wzrostowym, jeżeli chodzi o dominację i nie ma co liczyć na bardzo duże wzrosty na altcoinach. Jak już wspomniałem o halvingu, to teraz możemy powiedzieć halving, halving i po halvingu. Wielu ludzi spodziewało się jakiś fajerwerek, a podczas tego halvingu dla nas zwykłych inwestorów praktycznie nic się nie wydarzyło. Po wielu miesiącach wzmożonych dyskusji i spekulacji, trzeci w historii halving bitcoina odbył się właśnie pod numerem bloku 630 tysięcy. Oczywiście przynosi znaczną liczbę wstępnie zaprogramowanych zmian, które będą miały znaczący wpływ na wszystkie zaangażowane strony, w tym górników, handlowców oraz inwestorów. Przez następne około 4 lata lub do momentu wyprodukowania następnej partii 210 tysięcy bloków, górnicy otrzymują nagrodę. 6,25 Bitcoina na blok zamiast 12,5 bitcoina, tak jak to było przed chwilą. Rzeczywiście, blok 630 tysięcy ma już nową nagrodę 6,25 Bitcoina, ponieważ ich nagrody są zmniejszone o połowę, rodzi się pytanie, czy wydobycie będzie nadal opłacalne. Jedno z ostatnich badań wykazało, że cena Bitcoin musi wzrosnąć do około 15 tysięcy dolarów lub więcej, aby była korzystna finansowo dla górników. Dzięki oszacowaniu opartemu na 10 minutach średniego czasu przetwarzania na blok, liczba świeżo bitych monet bitcoinowych jest również zmniejszona o połowę. Z 1800 bitcoinów dziennie do 900 bitcoinów. Ostatnio nagrywałem film, jak może zachowywać się cena Bitcoina po halvingu. Jeżeli jeszcze go nie widziałeś, to zapraszam do obejrzenia. Link zostawię oczywiście w miejscu na opis pod tym filmem. A znany inwestor Antony Pompliano prognozuje cenę bitcoina nawet na 100 tysięcy dolarów, co dziwnym trafem przekłada się też na moją analizę. I jak możemy tu przeczytać, współzałożyciel Morgan Creek Digital Antony Pompliano mówi, że status bitcoin wśród tradycyjnych inwestorów zaczyna się zmieniać. W wywiadzie dla Yahoo Finance, Pompliano mówi, że im dłużej bitcoin nadal się rozwija i udowadnia, że nieszczęśnicy źle przewidują jego śmierć, tym bardziej ludzie zauważają jego niezwykły wzrost wartości. Wskazuje na fakt, że nawet JP Morgan wprowadza usługi finansowe w kryptogiełdach takich jak Coinbase i Gemini, o czym zaraz oczywiście Wam powiem. I mówi, Bitcoin nie zniknie. Zaczynasz widzieć jak wielu inwestorów z Wall Street umieszcza go w swoich portfelach. I na końcu dodaję, domyślam się, że będziemy się rozwijać przez następne 18 miesięcy i spodziewam się, że będzie to najlepszy wynik wychodzący z tego kryzysu. Mówię, że myślę, że do 2021 roku Bitcoin osiągnie 100 tysięcy dolarów za jednego Bitcoina. Podsumowując, w półtora roku dziesięciokrotny zysk? Tak, jest to możliwe w świecie kryptowalut. A teraz przejdę do wspomnianego wcześniej JP Morgan. Największy bank w Stanach Zjednoczonych, JP Morgan. Oferuje teraz usługi bankowe dla giełd kryptowalut Coinbase i Gemini jako nowej formy pieniądza głównego nurtu. Wall Street Journal donosi, że JP Morgan pozwoli klientom Coinbase i Gemini z siedzibą w USA na dokonywanie wypłat i przelewów z automatyzowanej izby rozliczeniowej. Co oznacza koniec ery antykryptobanku prowadzonej przez CEO Jamiego Daimona? Diamond nazwał bitcoina oszustwem we wrześniu 2017 roku. Dyrektor wykonawczy poszedł o krok dalej, gdy groził zwolnieniem głupich pracowników przyłapanych na handlu kryptowalutą. Jest to naprawdę bardzo dobra wiadomość od JP Morgan i potwierdza to, co mówi Antony Pompliano o zainteresowaniu wielkich instytucji kryptowalutami. A teraz Visa i cyfrowy dolar. Ujawniono wniosek patentowy Visa Digital Dollar. Visa pracuje nad stworzeniem cyfrowej waluty, która będzie zasilana przez zdecentralizowany komputer. Będzie to oparte na technologii blockchain, a patent nie tylko zaspokoi dolara, ale także inne główne waluty fiducjarne. Jeśli patent zostanie przyznany, Visa będzie miała prawo do digitalizacji dowolnej waluty kontrolowanej przez bank centralny na całym świecie. Złożyli oni wniosek na patent pod koniec 2019 roku. Visa dość mocno chce zaistnieć w świecie kryptowalut. W czerwcu 2019 roku ogłosiła wejście na rynek płatności transgranicznych B2B za pomocą DLT, aby umożliwić szybkie, tanie i bezpieczne płatności, a na początku tego roku zezwoliła Coinbase na wydanie karty debetowej, która umożliwi użytkownikowi wydawanie kryptowalut tak samo jak w przypadku waluty fiducjarnej, czyli tych pieniędzy, które mamy na koncie. Do czego ma być ten cyfrowy dolar? Stworzy on innowacyjną bramę między gospodarką Fiat i kryptowalutami. W momencie, gdy Visa próbuje zaistnieć w świecie kryptowalut, banki Irlandii wręcz przeciwnie. Banki w Irlandii odmawiają świadczenia usług firmom kryptograficznym. Według raportu Irish Times irlandzkie firmy kryptograficzne zgłaszają, że odmówiono im usług bankowych, ponieważ nowa dyrektywa Unii Europejskiej nie została jeszcze wprowadzona do prawa. Wiadomość pojawiła się prawie dwa lata po tym, jak firmy kryptograficzne po raz pierwszy zaprotestowały przeciwko konieczności otwarcia zagranicznych kont bankowych ponieważ nie były w stanie tego zrobić lokalnie. Boynex, dostawca bitomatów z siedzibą w Cork, drugim mieście co do wielkości w Irlandii, miał zamknięte konto w banku AIB. Bank AIB przytoczył opóźnienia w wprowadzeniu w życie piątej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, co powinno nastąpić do końca stycznia. Opóźnienie nastąpiło z powodu wyborów i późniejszego braku decyzji partii politycznych w nowym rządzie. Reasumując... Nie chodzi o prawo Unii Europejskiej, ale o to, że irlandzki rząd nie chce wprowadzić w życie tej dyrektywy, co uniemożliwia irlandzkim bankom świadczenia takich usług. A teraz coś z Australii, gdzie 52-letnia Australijka, która używała bitcoina do prania brudnych pieniędzy, została złapana przez policję. Podobno była ona właścicielką niezarejestrowanej giełdy kryptowalut w Nowej Południowej Walii, która po raz pierwszy pojawiła się na celowniku śledczych w 2018 roku. Kobieta oskarżona jest o wypranie. Około 5 milionów dolarów. Jest to pierwszy przypadek cyberprzestępczości w Australii, kiedy policji udało się powstrzymać nielegalną giełdę. Matt Craft, detektyw nadzorujący australijski oddział do spraw cyberprzestępczości, mówi, że ten precedens powinien służyć jako surowe przypomnienie dla takich firm, że muszą wypełnić swoje zobowiązania prawne. A jak już mówię o giełdach, to przejdźmy do giełdy Bybit i rekordowych ilościach kontraktów futures na Bitcoiny. Giełda instrumentów pochodnych w Singapurze Bybit odnotowała rekordowy wolumen obrotu kontraktami futures na bitcoiny w poprzedni weekend, przekraczając 10 miliardów dolarów 10 maja. Gwałtowny wzrost wolumenu obrotów, jaki odnotowała firma Bybit w weekend, umieścił ją w gronie najlepiej notowanych giełd instrumentów pochodnych na rynku i w tym dniu była na piątym miejscu. Gratulacje dla tej giełdy. A tymczasem Binance udaremnia próbę prania skradzionych z UpBit funduszy. Mi się raczej wydaje, że była to tylko próba sprzedaży skradzionych kryptowalut, ponieważ ukradli oni około 49 milionów dolarów, a chcieli sprzedać zaledwie 27 tysięcy. Jak jednak donosi raport firmy bezpieczeństwa, wcześniej w tym roku hakerzy UpBit mo mogli sprzedać już 3 miliony 200 tysięcy dolarów wartości Ethereum przez giełdy, w tym Binance oraz Bitfinex. Tylko przez sprzedaż niewielkich ilości co jakiś czas, aby uniknąć zwrócenia na siebie uwagi. Dużym plusem jest to, że hakerzy nie mają już tak łatwo i giełdy szybko mogą blokować portfele, co udaremnia sprzedaż kryptowalut, a środki z portfeli hakerów są na bieżąco śledzone. Przejdźmy teraz do Indii. BitGo świadczy usługi powiernicze dla największej giełdy kryptowalut w Indiach. W czwartek ogłoszono, że BitGo rozpoczął przechowywanie kryptowalut giełdy CoinDCX w celu zapewnienia, że aktywa są bezpieczne. Fundusze powiernicze są chronione na wypadek włamania na giełdę lub kradzieży dzięki ubezpieczeniu BitGo w wysokości 100 milionów dolarów. Polisę zapewnia syndykat Lloyd's of London. CoinDCX zrobił kolejny krok w umacnianiu naszej pozycji jako zaufanej i bezpiecznej marki. Dzięki usługom powierniczym BitGo chcemy, aby wykorzystanie kryptowalut w Indiach było bezpieczne, powiedział w ogłoszeniu Sammit Gupta. CEO i współzałożyciel Coin DCX. Szczerze mówiąc, to tego właśnie nam potrzeba gwarancji bezpieczeństwa na giełdach kryptowalut w razie ataków hakerskich lub nawet upadłości giełd. Przejdźmy teraz do newsów z projektów kryptowalutowych. I na początek Omisego będzie listowane na Coinbase Pro. Jak możemy się domyślać, za jakiś czas możemy się spodziewać umieszczenia OMG na platformie Coinbase. I oczywiście, projekt ten zaliczył ładny wzrost, ponieważ mamy 34% na plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Tak właśnie wygląda pompa po tweetach umieszczenia na Coinbase Pro. Istnieje wiele spekulacji na temat tego, że ta pompa zaczyna się przed ogłoszeniem i jacyś insiderzy specjalnie wykupują dany token, żeby sprzedać go. Jak już przyjdzie FOMO i projekt zacznie ładnie rosnąć. Ale czy to jest prawda? Nie wiadomo. Wieloryby gromadzą EOSA. W pierwszym kwartale 2020 roku liczba wzmianek o EOS w ponad tysiącu kryptograficznych kanałów mediów społecznościowych oscylowała na średniej wartości 50, ale 13 kwietnia wzrosły aż do 416. Mniej więcej w tym samym czasie duzi gracze zaczęli mocno gromadzić ten altcoin. Liczba adresów z od 100 tysięcy do miliona EOS, które możemy uznać za małe wieloryby, podwoiła się od połowy lutego. Tymczasem liczba dużych wielorybów posiadających od miliona do 10 milionów EOSa wzrosła aż o 22% w tym samym okresie. Może to oznaczać znaczny wzrost ceny na EOS, ale pamiętajcie też, że ta kumulacja jest po to, żeby prędzej czy później zrzucić te tokeny na giełdy i napchać swoje kieszenie. Ciężko przewidzieć na jakim poziomie cenowym wieloryby zaczną sprzedawać swoje EOSy, ale musicie mieć to na uwadze. A teraz Libra i kolejna dobra wiadomość z tego projektu. Temasek Holdings inwestor z Singapuru dołączył do stowarzyszenia Libra. Ponoć kryptowaluta zostanie uruchomiona jeszcze w tym roku. Inwestor w Singapurze ma wartość portfela nieco ponad 210 milionów dolarów. Temasek jest jednym z najwybitniejszych sponsorów projektu po gigantach płatności takich jak Mastercard, Visa czy PayPal, którzy wcześniej porzucili projekt kryptograficzny. Może jednak Libra ujrzy światło dzienne? Zobaczymy. Widać, że zainteresowanie tym projektem rośnie. A tymczasem IOTA wspiera nowy, zdecentralizowany projekt mediów społecznościowych. Society 2, bo tak nazywa się ten projekt, obiecuje umożliwić prywatność i kontrolę w mediach społecznościowych, której do tej pory nie były dostępne dla użytkowników mediów społecznościowych. Planuje zezwolić użytkownikom mediów społecznościowych na jawny wybór poziomu prywatności, którego chcą, wykorzystując mikropłatności zerowej opłaty w kryptowalucie IOTA. Projekt w pełni oparty na IOTA będzie również wynagradzał użytkowników za oglądanie reklam, coś jak w przeglądarce Brave. Przejdźmy teraz do Chilis i e sportu, ponieważ Chilis podpisał partnerstwo z UFC. Jeżeli nie znasz tego projektu, to musisz koniecznie go poznać. Chilis oferuje produkt Socios do tworzenia fan tokens. Współpracuje już z takimi klubami jak FC Barcelona, Juventus, PSG czy Atletico Madrid. Teraz dochodzi jeszcze UFC. Bravo, czyli list. mam nadzieję, że podczas hossy dobrze dasz zarobić. I przy okazji, właśnie dostałem wiadomość, przypominam, że do 20 maja musicie wypłacić monero z polskiej giełdy BitBay, ponieważ monero jest usuwane z tej giełdy. Pamiętajcie, jeżeli posiadacie monero na BitBay, to do 20 maja musicie je usunąć. Społeczność Reddita Crypto i Fortnite Reddit uruchamiają tokeny Ethereum. Społeczność Reddita wprowadziła tokeny społecznościowe dla dwóch podredditów. Z ponad dwoma milionami połączonych użytkowników. Tokeny znajdują się obecnie w sieci testowej Ethereum i zostaną przeniesione do sieci głównej w późniejszym terminie. Tokeny można zdobywać, jak ktoś będzie na przykład głosował na Twoje komentarze lub posty. Można je również używać do wyświetlania Twojej reputacji w społeczności i odblokowywania odznak. Dosyć ciekawa inicjatywa ze strony społeczności Reddita. Teraz Ethereum Classic ma stać się w pełni kompatybilny z Ethereum po nadchodzącym hardworku. Phoenix to aktualizacja systemowa, która odbędzie się 3 czerwca 2020 roku. Zgodnie z oficjalną zapowiedzią projektu nadchodzący hardwork jest wynikiem konsensusu między członkami ekosystemu Ethereum Classic. Ciekawe co z tego wyjdzie. Ponieważ Ethereum Classic to tak średnio 3 hardforki rocznie robi. I na koniec Tron ze swoim nowym stablecoinem o równowartości dolara z oznaczeniem USDJ. Niedługo będziemy mieli więcej stablecoinów jak altcoinów na rynku kryptowalut, ale nieważne. Tron wprowadza na rynek nowego stablecoina za pośrednictwem platformy Just. USDJ jest ponoć zabezpieczony tokenami Tron, tak jak Tether jest zabezpieczony depozytami w dolarze. Pierwszym projektem DeFi firmy Tron jest Just, nowa platforma, która umożliwia posiadaczom TRX Otrzymywanie nowej monety stablecoin w zamian za zablokowanie TRX w zabezpieczonej pozycji. I to by było na tyle w tym tygodniu. Jeżeli podobał Ci się ten film to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału to zapraszam Cię do subskrypcji. Oraz kliknij ten dzwoneczek z prawej strony abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. A tymczasem dzięki bardzo za wysłuchanie. Trzymajcie się. Cześć.